Panie marszałku, dzieci w szkołach czeskich uczą się, że środek Europy, geograficzny środek Europy, matematyczny środek Europy tym samym jest na rynku Starego Miasta w Pradze. Taki środek geograficzny Europy mamy w Suchowoli w Polsce. Taki środek geograficzny Europy mamy w Kremnicy na Słowacji. Mamy również miejscowości Tajo na Węgrzech i w 13 innych miejscowościach, również na Ukrainie, również w Rumunii, taki środek geograficzny Europy możemy znaleźć. Zdaje się, że bardzo lubimy być środkowymi Europejczykami. Czy powinniśmy polubić również Trójmorze? Dlaczego mielibyśmy polubić Trójmorze, podobnie jak Europę Środkową? Dzień dobry Państwu i bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Myślę, że to można powiedzieć, że otwieramy w ten sposób w Europie Środkowej, od państw bałtyckich aż po Bałkany, nowy etap współpracy Trójmorze, współpraca regionów Trójmorza. I to wydaje mi się może być pierwszy punkt, dlaczego warto lubić Europę Środkową, a szereg innych jest przyczyn. Przede wszystkim wydaje mi się, że warto popatrzeć na dzieje historyczne naszej części Europy. Właściwie mieliśmy podobne, proszę Państwa, obszar tolerancji od czasów od Siedmiogrodu aż po państwa bałtyckie, dzisiejsze państwa bałtyckie, starą pierwszą Rzeczpospolitą, to był jedynym wówczas kilkaset lat temu obszarem tolerancji, gdzie, do którego dążyli uciekinierzy z państw, z rządów absolutnych ze wschodu i zachodu. Po drugie, wydaje mi się, że ta różnorodność kulturowa i wzajemne do siebie w pewnym sensie stopniu zaufanie, prawda, pozytywne nastawienie, można powiedzieć, między Dunajem a Karpatami rozwijające się, czy nawet nizinami środkowoeuropejskimi, ono daje pewien taki oddech dalekiego myślenia. I po trzecie, zwróciłbym uwagę na tą zasadę, która też od setek lat w naszej części Europy, wzajemne wspieranie się. Zasada równi z równymi, wolni z wolnymi, ukuta jeszcze z czasów Wielkiej Rzeczpospolitej Obojga, czy wielu narodów, ona do dzisiaj przetrwała. Regiony faktycznie są takim produktem, mówiąc troszeczkę brzydko, takim produktem i geografii, i historii, i kultury. A jakie jest zadanie państw, jakie jest zadanie władz państwowych przy tym projekcie właśnie Trójmorza, pańskim zdaniem? Co jest najważniejsze w tej chwili? No rzeczywiście, wydaje się, że tutaj pierwsze zasadnicze znaczenie mają władze państwowe i egzekutywa i legislatywa, w pierwszej kolejności rządy oczywiście, ale sankcjonują, tworzą pod zasady podstawy prawne parlamenty państw, doprowadzenie do pewnych czytelnych zasad zachęcających do polityki rozwoju w kategoriach inwestowania, w kategoriach przepływu ludzi i towarów itd. itd. I to te oczywiście jawią nam się wyzwania, które dzisiaj są realizowane przez obecne władze państwowe, także polskie, może przede wszystkim polskie. Rozbudowa infrastruktury. Tutaj można powiedzieć, że w porównaniu do Europy Zachodniej nasze połączenia komunikacyjne, nie tylko drogowe, ale kolejowe, inne, są dziesięciokrotnie mniej wydolne, żeby użyć tego słowa, aniżeli w Europie Zachodniej. Zaniedbywana do tej pory perspektywa budowania komunikacji północ-południe dzisiaj jawi się jako jedno z pierwszych wyzwań. Widzimy wyraźnie, proszę Państwa, że tam, gdzie są autostrady, tam rozwija się polityka rozwoju. Po drugie, zasada współpracy. Proszę zwrócić uwagę, między państwami bałtyckimi, paromilionowymi, Polską, 40-milionowym państwem, Czechami, Słowacją, Węgrami, Rumunią, w gruncie rzeczy mamy siłę porównywalną, jak chodzi o inicjatywy, jak chodzi o siłę, tą twardą siłę państw, no to łączy nas kilka elementów. Razem ze sobą współpracując, taniej realizujemy te wyzwania, możemy mieć bardziej sprawczą siłę względem choćby Unii Europejskiej.
Grupa Wyszehradzka pokazała kilka dni temu, jak jest skuteczna. Wspólnie razem z państwami bałtyckimi, Rumunią, Bałkanami możemy tutaj jeszcze mocniej zadziałać. Po drugie, znamy się dobrze, bo w gruncie rzeczy, prawda, jesteśmy sąsiadami, a więc to również jest ułatwienie pewne, znajomość mentalna, znajomość duchowa, podobne podejście do. A po trzecie, proszę Państwa, bardzo ważna kwestia z perspektywy Europy Zachodniej to jest wspólne doświadczenie ubiegłego wieku, komunizmu również. To nas łączy. Dla nas poczucie wolności i niepodległość są wartościami równymi do największych wartości chrześcijańskich, prawda? Z największymi wartościami chrześcijańskimi. Niepodległość dla nas jest wartością. Wolność także. Wolność człowieka, ale również wolność naszych państw, suwerenność państw. Jaka rola parlamentów powinna być w tym momencie, jeśli chodzi o inicjatywę Trójmorza? To jest właściwie, można powiedzieć, nowe otwarcie. Bo do tej pory, proszę zauważyć, proszę Państwa, utrudnia się nam, wobec nas, działania prowadzące do tworzenia wspólnoty parlamentarnej, do tworzenia różnych organizacji, stowarzyszeń parlamentarnych, które wspólnie razem występują wobec Unii Europejskiej, wobec globalnych instytucji międzynarodowych z podobnymi działaniami. Na poziomie parlamentarnym, na poziomie ustawodawczym, to jest, proszę Państwa, przed nami jest dostosowywanie. Czyli kompatybilizacja, można by powiedzieć, przepisów prawnych między naszymi państwami, ale także względem Unii Europejskiej. Rola parlamentów jest takim elementem przyspieszającym, wzmacniającym, zachęcającym i w pewnym sensie sankcjonującym. I ostatnie znaczenie, proszę Państwa, legitymizacja. Czyli wsparcie ze strony parlamentów jako przedstawicieli narodu, przedstawicieli suwerena wobec egzekutywy, wobec rządu ma ogromne znaczenie. To się przekłada na samorządy, na politykę regionalną. Dlatego uważam, że to jest zasada, tutaj działamy jak zasada naczyń połączonych. Wszystkie elementy władz państwowych i władza wykonawcza i ustawodawcza i samorządy, województwa, regiony, prawda, działając razem, mają ogromną siłę rażenia, że tak powiem. No i na tym przecież polega Unia Europejska, żeby łączyć, a nie dzielić. Bardzo panu marszałkowi serdecznie dziękuję w imieniu państwa i swoim własnym i za przyjazd dzisiaj do Rzeszowa, za wzięcie udziału w tej rozmowie. Dziękuję bardzo, proszę państwa. Ja chciałem jeszcze państwu na zakończenie powiedzieć, że biorąc pod uwagę te inicjatywy, które prezydenci Polski, Chorwacji i wszystkich państw Trójmorza podjęli kilka lat temu, na znakomite osiągnięcia naszych rządów i premierów i ministrów w większości naszych obszarów, prowadzimy rozmowy między parlamentami, żeby również powołać zgromadzenie parlamentarne Trójmorza. Trójmorza, ale nie tylko państw, które są członkami Unii Europejskiej, od Chorwacji po Estonię. Tutaj mamy ambitny plan, żeby również zaprosić do tej współpracy Trójmorza państwa, które są poza Unią Europejską, w pierwszej kolejności Ukrainę i Mołdawię, ale jest to kwestia otwarta. Także będziemy mogli pewnie może i w przyszłym roku już państwu ogłosić istnienie, działanie Zgromadzenia Parlamentarnego Trójmorza, które będzie wspierało politykę naszych rządów i prezydentów. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.